ogłosili, że chcą od 1 lutego wprowadzać przymus, obowiązek, powszechny obowiązek szczepień na COVID-19. Tą samą drogą w tej chwili idą władze niemieckie. Angela Merkel na pożegnanie, już niemalże odchodząc ze swojego urzędu, powiedziała, że jej zdaniem obowiązek szczepień od 1 lutego, co najmniej od 1 lutego, to jest ten cel, który w tej chwili rząd powinien realizować. No i tak jak mówię, dzisiejsza debata w Bundestagu to jest przymiarka właśnie do tego całościowego rozwiązania. Agnieszka, a jak na to wszystko reagują Niemcy? No, jest faza z jednej strony pewnego uśpienia. Pamiętajmy, że jednak 70% tych, którzy mieli możliwość, dostali propozycję zaszczepienia się, głównie chodzi o osoby dorosłe, skorzystała z tej możliwości. To 70% przyjęło przynajmniej jedną dawkę, więc to jest dość spory procent. Natomiast rośnie sceptycyzm. Nawet wśród osób, które przyjęły preparaty, są i tacy, którzy po prostu czują, że obiecano im coś, co po prostu nie było możliwe do spełnienia. Mówienie ludziom, że po drugiej dawce dla nich pandemia się skończy, jak chociażby obiecywał to kanclerz Austrii Kurz, jeszcze wówczas wtedy Kurz, jak wiemy, tutaj sytuacja, jeśli chodzi o rządzenie w Austrii, się dramatycznie zmienia i nieomalże co kilka tygodni zmienia się kanclerz. W tej chwili jest trzeci na przestrzeni pół roku. W związku z tym no, politycy właśnie tego rodzaju jeszcze latem obietnice składali, przyjmijcie drugą dawkę, pandemia się zakończy. No i wiele osób w to uwierzyło, były wakacje, nikt nie myślał o tym, że kryzys może pojawić się jesienią, a w każdym razie niewiele osób zdawało sobie z tego sprawę. No i również władze brały, że tak powiem, na przeczekanie, licząc, że z jednej strony te liczby nie będą aż tak szokująco wysokie, a z drugiej strony, że ta gotowość do przyjęcia preparatu będzie się utrzymywać na stałym poziomie. No, z tym złudzeniem rozstali się już mniej więcej w połowie października, w związku z tym nastąpiły właśnie te pierwsze obostrzenia.